Dzień dobry, witam Państwa. Szymon Gilis po tej stronie, Słowiańska Agencja Prasowa. A dzisiaj jest moim gościem kolejny już raz Justyna Michniuk, która mieszka na Łużycach w Niemczech, w Brandenburgii. I będziemy rozmawiać o kulturze właśnie Łużyczan, czyli też jednego z plemion słowiańskich, który na tamtych ziemiach się ulokował. No niestety w tej chwili jest coraz ich mniej, tych Łużyczan. Ale zagłębimy się w temat, który jest bardzo ciekawy i znany wszystkim, jak tylko i wyłącznie słowiańszczyzna długa i szeroka, czyli w tych demonach, w tych nadprzyrodzonych potworach, użytkownikach mocy magicznej, które występują na Łużycach, i będziemy poszukiwać tych podobieństw oraz różnic pomiędzy takich typowo słowiańskich a łużyckich istotach. Witam Ciebie, Justyno. No, witam serdecznie. Cieszę się, że możemy nagrać kolejny podcast. Ja muszę na początku zaznaczyć, że wiara w te duchy i istoty nadprzyrodzone tutaj na Łużycach, ona odznacza się wyjątkowym bogactwem, podobnie zresztą jak na całej Słowiańszczyźnie. Dlatego dzisiaj porozmawiamy, myślę, tylko o kilku tych istotach, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Można by było właśnie zacząć od takich istot, które, nie wiem, według Twojego mniemania nie występują nigdzie indziej jak w Łużycach, a później może byśmy przeszli do jakichś takich wspólnych, jak na przykład, nie wiem, kogut, który zjada jakieś węże albo porywa małe dzieci. No zobaczmy, co tam ciekawego masz dla nas? Wydaje mi się, że większość tych istot pod różnymi imionami jest obecna we wszystkich narodach, w mitologiach, tudzież bajkach wszystkich narodów słowiańskich. Dlatego bardzo trudno jest tutaj wybrać kogoś, kto nie występuje, dlatego że ja oczywiście też nie znam wszystkich mitologii. Ja bym powiedziała, że raczej wszystkie te istoty występują, oprócz być może Krabata. Krabat, myślę, że jest to, to jest taka istota naprawdę bazująca na prawdziwej postaci, na pewnym Chorwacie, który tutaj kiedyś na Łużycach przebywał, ale jego postać została całkowicie przerobiona w taką bajkę, legendę. Ja myślę, że Krabata również znają polskie dzieci z mojego rocznika, to znaczy ci, którzy mniej więcej 30 lat temu chodzili do szkoły podstawowej. Ja wtedy dostałam od mojej mamy taką piękną książkę pod tytułem Krabat, dobry łużycki czarodziej. I przyznam szczerze, że w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy łużycki, ale spodobało mi się słowo czarodziej. Tak? To jest książka Mercina Nowaka-Niechońskiego z jego też ilustracjami. Ona została przetłumaczona na język polski. I myślę, że dzisiaj dużo ludzi zna to imię Krabat za sprawą filmu z 2008 roku. Był taki film niemiecki, niemieckiego reżysera Marco Kreutzpalmter się nazywał, ale bazuje ona oczywiście na tej książce i też na innych książkach na temat Krabata, bo tych książek to nie jest tylko jedna książka, ale jest ich więcej. Na przykład Otfried Preußler, to jest taki bardzo znany pisarz dla dzieci niemiecki. Preußler, on również bazował na dziele Mercina Nowaka-Niechońskiego i on sam przyznał to w wielu wywiadach, że ta książka była dla niego inspiracją. Niestety tutaj na zachodzie, w Niemczech, najbardziej znana jest książka oczywiście Preußlera, natomiast Nowak-Niechoński, nikt nie potrafi tego też wymówić, to jest jedna rzecz, a druga taka, że oczywiście o nim się zapomina, natomiast to on tą legendę Krabata jak gdyby zbudował. A kim jest Krabat? Krabat to jest taki chłopiec, który miał urodzić się tutaj w jednej ze wsi na Górnych Łużycach. I on szuka szczęścia jak gdyby i przybywa na naukę do złego czarnoksiężnika w pewnym młynie. Ten młyn, zwany Czarnym Młynem, miał znajdować się w miejscowości Czorny Holmes. Po niemiecku Schwarzkolm, tak? I ta miejscowość jest, taka miejscowość istnieje tutaj na Górnych Łużycach i przyciąga dzisiaj turystów licznymi imprezami kulturalnymi właśnie wokół Krabata. Jest tam figura Krabata, jest dom Krabata, jest też tam taka instytucja kulturalna,
która organizuje różnego rodzaju wieczory, bajek i tak dalej. Niestety no, zgermanizowana jest ta instytucja, dlatego nie chciałabym jej tutaj reklamować, bo wolałabym popierać jednak słowiańskie, bym powiedziała, inicjatywy. Natomiast ten krabat, on jak gdyby, on jest dobry, ale przybywa do złego czarnoksiężnika i zakochuje się także w dziewczynie. W tym młynie nie jest oczywiście sam, tych uczniów tam jest więcej. I krabat, zakochując się w tej dziewczynie, wprowadza siebie też w niebezpieczeństwo, dlatego że tym uczniom nie było wolno mieć kontaktów do świata zewnętrznego, tak? Między innymi mogę powiedzieć, nie zdradzając tutaj całości, radzę wszystkim sięgnąć po tą ciekawą lekturę, bo ta książka na pewno jest w bibliotekach w Polsce. Ci uczniowie przemieniają się na przykład w czarne kruki. Ten krabat, że tak powiem, tą siłą miłości stara się oswobodzić od tego złego czarnoksiężnika, żeby te moce magiczne wykorzystywać w dobry sposób. No i ta miłość na końcu oczywiście też mu pomaga. To jest taka historia magiczna z happy endem. Powiem ci osobiście, miałem tą książkę w rękach i mi się wydaje, że gdybym teraz wstał od biurka, to mógłbym ją gdzieś znaleźć. Czarna taka okładka z takimi kolorowymi dodatkami. Tak. I powiem ci, że zachęciłaś mnie już w tej chwili do tego, żeby odbyć te poszukiwanie i znajdę ją. Znajdę ją, przeczytam i powiem ci, ale tak osobiście już wiesz, poza nagraniem, jak mi się to podobało. I mi się wydaje, że to będzie coś takiego jak Łauma. Nie wiem, czy czytałaś taką książkę. Nie, Łauma. Nie znam. Też proponuję, bo fantastyczne obrazki. To jest taka książka dla dzieci. I mi się wydaje, że Łauma, sama książka została stworzona po to, żeby, jakby to powiedzieć, oswoić dzieci ze zjawiskiem śmierci. Bo ona występuje wszędzie. A osobiście polecam bardzo, bo małe dzieciaki bardzo lubią takie komiksowane bajki. A to jest właśnie taka komiksowa. No i na łamach ISAP-u akurat recenzowaliśmy ją kiedyś i proponuję naprawdę sobie ją zakupić, przeczytać, bo dla starszych dzieci, takich jak my, też ona się na pewno przydaje. No ale co? To może nawiązując do śmierci, jeśli już jesteśmy przy tej postaci, to co jest ciekawe na Łużycach śmierć, to jest facet bądź kobieta, w białej lub szarej szacie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że w wielu kulturach ta śmierć jest przedstawiana jako taki kościotrup zawsze w takim czarnym płaszczu z kapturem. Natomiast na Łużycach ta śmierć bądź ten śmierć musi mieć białą lub taką troszeczkę szarawą szatę. Może się to wiązać z tym, że u Serbo-Łużyczan strój żałobny, którego jest oczywiście kilka odmian, i naprawdę jest to bardzo skomplikowane, mogę za chwileczkę jeszcze coś o tym powiedzieć. Strój żałobny jest biały. Jest kilka rodzajów stroju żałobnego, oczywiście mówię tutaj o stroju kobiecym, dlatego że strój męski, no mówi się, że on nigdy nie był jakoś bardzo skomplikowany, a strój męski już zaczął ginąć w XIX wieku na skutek industrializacji. Dlaczego? Dlatego, że ci mężczyźni w poszukiwaniu pracy, wiadomo, pieniędzy, mężczyźni utrzymywali rodziny, oni pracowali w miastach, a w miastach nie mogli sobie pozwolić na noszenie stroju narodowego, stroju ludowego, bo po prostu byli za ten strój wyśmiewani, tak? Dlatego oni przeszli na ten strój bardzo bardziej miastowy, no i ten strój ich ludowy, taki piękny, tutaj w sumie praktycznie zaginął. Jeżeli chodzi o kobiety, u kobiet we wszystkich kulturach jest skomplikowana sytuacja między innymi dlatego, że status kobiety, tak, panna, mężatka, wdowa, siostra, matka i tak dalej, musi być widoczny i znany dla reszty wsi. I tak też jest u Serbo-Łużyczan. Dlatego są na przykład stroje żałobne dla kobiet, które były wdowami, albo dla kobiet, które były tylko mężatkami, tak? Żeby od razu można było rozpoznać, kim jest ta kobieta, nawet po tym stroju, tak? Mówi się, że na ogół dzieci, młode dziewczęta nie nosiły stroju żałobnego, natomiast istnieje pewien region, jest to region Slepo, Schleife niemieckie, gdzie te dziewczęta nosiły strój żałobny, podobny do stroju żałobnego dorosłych.
Ale wracając do jego koloru, taki strój żałobny po śmierci na przykład męża lub najbliższej osoby z rodziny, ten strój był cały biały. Tak? Jest też strój na przykład półżałobny, który ma tylko białą chustę, elementy inne białe. To wszystko zależało od stopnia pokrewieństwa danej osoby do zmarłego. Jeżeli chodzi o śmierć jako istotę legendarną, to śmierć w łużyckich legendach często była brana za chrzestną bądź chrzestnego, albo za kuma na wesele. I jest też taka bardzo znana legenda łużycka, która mi przypomina znaną mi polską legendę o tym, jak pewna rodzina wzięła dla swojego syna śmierć za kuma i ten syn w przyszłości został lekarzem. Być może kojarzysz coś takiego. Ten człowiek został lekarzem i umówił się tak ze śmiercią, ponieważ miał z nią kontakt w jakiś sposób, że jeżeli pójdzie do pacjenta w złym stanie i ta śmierć będzie stała tak od strony głowy, to znaczy, że ten pacjent przeżyje, a jak od strony nóg, to znaczy, że wyjdzie nogami tak do przodu, czyli umrze. I później jak ten chrześniak śmierci sam leżał na łożu śmierci, tak, i umierał, to ta śmierć do niego przyszła i od razu stanęła przy nogach. A on był sprytny, miał obrotowe łóżko i obrócił to łóżko tak, że ta śmierć stała przy głowie. I oszukał tą śmierć tak kilkakrotnie i za to niestety ta śmierć bardzo się zdenerwowała na tego swojego chrześniaka i ostatecznie zabrała go na tamten świat. Znam dokładnie taką samą legendę, którą opowiadała mi moja babcia. Dokładnie ten sam przebieg, ten sam wzór, więc myślę, że ona jest też znana w Polsce i w innych krajach słowiańskich. No, legendy związane ze śmiercią i w ogóle przechytrzenie tej śmierci w sposób naprawdę bardzo ciekawy i sprytny pojawiają się w legendach każdego ludu, bo mam taką piękną książkę gdzieś w domu, nazywa się Dar z nad rzeki Fly. I tam znam, są legendy. Znam tą książkę. Tak. My jako dzieci odpowiednich roczników mamy taką pamięć akurat co do tych książek. I tam było bardzo dużo legend na temat właśnie przechytrzenia tego złego, tej śmierci i tak dalej. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego krabata, wiesz, bo przypomniało mi się takie coś, że mało kto w ogóle w Polsce, albo nie wiem, może dużo ludzi wie o tym, ale sama nazwa krabat, chorwat, przekłada się bezpośrednio na takie coś, co mężczyźni używają, jak krawat, czyli tak zwany męski zwis. To właśnie Chorwaci jako pierwsi zaczęli wiązać specyficznie sobie chustki tutaj. Anglicy oraz Niemcy tam przewzięli to ze sobą, no ale że nie wiedzieli, jak to nazwać, no to od narodu, który to nosił, Chorwat, wzięli i mamy teraz krawat. A to ciekawe, tego nie wiedziałam akurat, że... Częścią ubioru eleganckiego, a jednak z Chorwacji pochodzi. No dobra, a powiedz mi, jeżeli chodzi o takie demony domowe, co się działo w tym domu, bo prawdopodobnie dosyć dużo ich było na Słowiańszczyźnie, takie ogólnej... Są domowiki pomocne, są jakieś takie skrzaty, które przeszkadzają, jak im się przeszkodzi. Jak to wyglądało na Łużycach, w domu? Właśnie tych duchów domowych jest bardzo dużo. Takimi duchami domowymi są między innymi kubolciki, ludki i palciki tak zwane. Palciki od palca, bo podobno miały być takie malutkie jak palec. Niektórzy autorzy, którzy spisywali te podania i legendy serbo-łużyckie, oni odróżniają te wszystkie trzy istoty od siebie, czyli że kubelciki to był kto inny, ludki kto inny, a palczyki kto inny, a inni autorzy mieszają je ze sobą. I ja myślę, że tak naprawdę chodziło tutaj o jedne i te same istoty. Często w mitologii serbo-łużyckiej jest też tak, że mamy kilka różnych podań na temat jednej i tej samej istoty, które są do siebie przeciwstawne. To zobaczymy przy innych istotach. Że na przykład jedna osoba z danej wsi powiedziała o tej istocie, że jest dobra, a trzy inne powiedziały, nie, ta istota zawsze była zła i ludziom wyrządzała krzywdę. Także takie przesłanki i takie jak gdyby ludowe wierzenia również tutaj istnieją. Wracając do tych naszych kubolcików, ludków, palcików. Mówi się, że one nie znały dobrze języka serbo-łużyckiego i mówiły bardzo dziwnym językiem,
taką mieszanką jak gdyby trochę serbo-łużyckiego, trochę niemieckiego, trochę takiego swojego języka i mówi się, że jeżeli one często przychodziły do ludzi, żeby coś pożyczyć, żeby pożyczyć jakieś naczynie, często przychodziły, żeby pożyczyć dzieżę, czyli taką powiedzmy misę do wyrabiania ciasta na chleb, której się kiedyś używało i one zawsze wtedy przychodziły i mówiły pożycz, nie pożycz, mi dzieżę, nie dzieżę. Zawsze musiały zaprzeczyć, tak, żeby jak gdyby nie było na tych pożyczonych rzeczach złego czaru. Tak się to zachowało w podaniach, że zawsze pożycz, nie pożycz, dzierże, nie dzierże, do chleba, nie chleba i tak dalej, tak? I mówi się, że te pajczyki, czy tam ludki, czy kubolciki, że one były istotami, które lubiły serbołużyczan, które im też pomagały często, które im przynosiły szczęście i często przynosiły im też jak gdyby pieniądze, bo one chowały w ziemi wielki skarb i kto się nimi dobrze opiekował, kto z nimi dobrze żył, to mógł od nich dostać część tego skarbu. Ale jest jedna rzecz, której te małe istoty bardzo nie lubiły, a mianowicie dźwięk dzwonów kościelnych. I kiedy Łużyce zaczęły być chrystianizowane, tak, i stawiano pierwsze kościoły i w tych kościołach te pierwsze dzwony, to nasze kochane ludki chciały zniszczyć te dzwony kościelne, ponieważ te dźwięki, przeraźliwe dźwięki dzwonów kościelnych bardzo ich odstraszały. A ponieważ nie były w stanie zniszczyć tych dzwonów i zrzucić ich tam z wieży kościelnej, to wyprowadziły się z Łużyc na zawsze i od tego czasu nikt nigdy już ich nie widział. Mówi się, że najczęściej mieszkały one albo pod dużymi kamieniami, albo pod korzeniami drzew lubiły też sobie pomieszkiwać. Niedawno na Słowiańskiej Agencji Prasowej ukazał się też taki artykuł o krasnoludkowym kamieniu. Tam również można coś na ten temat przeczytać. I ogólnie krasnoludki, jak mówię, miały przynosić szczęście, miały też mieć elementy czerwone w swoim stroju, miały też nosić czapeczki, to się tutaj nam powtarza, tak, wszędzie. Były to małe istotki, też czasami psotne. Mówi się, że ludziom, którzy nie chcieli im czegoś pożyczyć, to potem przynosiły właśnie do domu jakieś śmierdzące rzeczy z zewnątrz, żeby w tym domu śmierdziało, żeby im zrobić na złość, albo psuły gospodyniom wyrobione ciasto na chleb, coś im tam wrzucały, tak? Takie podania albo przekazy ustne również się zachowały. To były te jedne duchy domowe, ale są też inne duchy domowe, które moim zdaniem przynajmniej są dużo bardziej intrygujące i interesujące. I to są na pewno węże, gospodar i gospodzia, i także plon. Plon albo zmij to znaczy smok. I tutaj zacznę od plona. Plon to jest nazwa dolnołużycka, a zmij to jest nazwa górnołużycka. I zacznę może od takiej anegdoty. Kiedyś mój mąż był w Polsce razem ze swoimi znajomymi na mszy katolickiej polowej, tak? I to była msza dożynkowa. I ten ksiądz miał kazanie i cały czas mówił: dziękujemy za dobre plony, plony, plony. A mój mąż nie znał jeszcze wtedy dobrze polskiego i mówi: tak, ja tam stoję i zastanawiam się, Jezu, to jest kościół katolicki, a cały czas o plonie opowiada, co tu się dzieje? Cały czas ten ksiądz opowiada o plonie. I on po prostu nie mógł wyjść ze zdziwienia, o co chodzi, czemu dziękujemy za plony, czemu katolicki ksiądz dziękuje za te plony. Nie rozumiał tego po prostu, tak? I to jest taka no, trochę śmieszna anegdota. Natomiast wracając do plona, plon to był smok. Albo taka skrzydlata istota z ogonem podobna do małego smoka. I ważne jest to, że to plon wybierał sobie dom, w którym ma zamieszkać. Ale czasami było tak, że ktoś w jakiś nieznany całkiem sposób przez przypadek tego plona do siebie przyciągnął. Plony miały też bardzo ciekawy jadłospis, bo lubiły ciepłą kaszę mannę, ale uwaga, nie gorącą. Mogło się stać tak, że gospodarz albo gospodyni ugotowały za gorącą kaszę i ten plon, jak chciał ją zjeść,
to się sparzył i potem już uciekł z tego domu. A kiedy plon z jakiegoś domu się wyniósł, to z tego domu wynosiło się szczęście, dlatego że plon przynosił domowi szczęście, przynosił domowi urodzaj, przynosił też domowi pieniądze, tak? I ten plon zazwyczaj musiał być niewidoczny dla innych osób, dla sąsiadów i nie wolno było innym zdradzić, że ma się tego plona, dlatego że wtedy on również się wyprowadzał. Ale większość ludzi, sąsiadów, kiedy widziała, że komuś się bardzo dobrze wiedzie, to już podejrzewała, że może on mieć gdzieś plona. I często w tych takich przekazach ustnych zachowały się historie, że sąsiedzi tego plona szukali gdzieś w stodole, w jakichś beczkach, w jakichś skrzyniach, bo chcieli tego plona znaleźć, żeby udowodnić sąsiadom, to nie jest wasza praca, tylko to musi być jakaś magiczna istota, która wam tutaj pomaga w tym, że wy macie takie dobre plony właśnie po polsku i taki macie urodzaj, tak? Ale co ważne, te plony bądź zmije, one nie lubią warzyw, więc nie wolno ich karmić warzywami, tak? To jest bardzo ważne, bo jeżeli się na przykład tego plona raz nie nakarmi, albo jak mówię, da mu się coś gorącego, coś czego on nie lubi, czyli te warzywa, to on wtedy ucieka. Wtedy uciekają pieniądze. Te pieniądze podobno, które plon już przyniósł do domu, zamieniają się w kał. Tak? I nic, już nie ma z nich żadnego pożytku. Jak już mówiłam, tego plona albo zmija serbołżyczanie przedstawiali sobie jako takiego skrzydlatego węża. Mówi się, że może się on ukazać tylko w postaci zwierzęcej, a nie może zmieniać tej postaci na przykład do postaci ludzkiej. Te właściwości magiczne miały inne istoty, tak? Plon mógł przybierać też inne postacie zwierzęce, na przykład mógł się ukazać w postaci cielęcia, białego, czarnego lub pstrego, ale najczęściej podobno ukazywał się w postaci, uwaga, zmokłego kurczęcia. I tak właśnie, w taki przypadkowy sposób można sobie było przynieść plona do domu. Jak na przykład wracało się wieczorem do domu i widziało się stojące na progu zmokłe kurcze, to jak się je wzięło do domu, ogrzało, dało jeść, o, to wtedy miało się plona. I wtedy było pewne, że to szczęście już na jakiś czas, jeżeli będziemy się o niego starać, to tego domu nie opuści. Drugie te istoty, o których wspomniałam, to są właśnie te węże, gospodar i gospodzie. Mówiło się, że każdy dom miał swojego węża, który był pożyteczny dla domowników, tak? Opiekował się tym domem. No takie podania znajdują się, można znaleźć także na Litwie, na Rusi, tak? I mówi się tak, że te dwa węże to są jak gdyby odpowiedniki pana i pani tego domu. I mówiło się też, że wraz ze śmiercią gospodyni umiera ta gospodzia, a wraz ze śmiercią gospodarza umiera ten wąż gospodar. Tak? Nawet jeden stary człowiek z pewnej wsi łużyckiej twierdził, że rano po śmierci swojej matki pod jej łóżkiem znalazł długiego martwego węża. Tego typu nawet legendy się zachowały. Co jest ciekawe, mówi się, że tych węży domowych nie trzeba karmić, że one same sobie znajdują pokarm niezbędny do życia. A często widziano podobno te węże, jak razem z dziećmi, z małymi dziećmi piły mleko z miski. No kiedyś ludzie nie mieli kubków, tak? Jakichś tam kubeczków różnych. Jakie teraz są dla dzieci różne wymyślne kubeczki, nie wiadomo jakie, tylko dawali dzieciom to mleko do miski. I podobno często te węże przychodziły, żeby to mleko pić razem z dziećmi, z jednej misy. Podobne legendy ja czytałam właśnie w zbiorze takich bajek litewskich, ale istnieje na to podobno wyjaśnienie racjonalne. A mianowicie, no ja nie jestem biologiem, nie jestem przyrodnikiem, ale podobno istnieje taki gatunek węża, który rzeczywiście, no lubi mleko krowie, tak? I często jak gdyby można go było spotkać, oczywiście na pewnym określonym terenie, ja nie wiem czy ten gatunek dalej żyje, czy wyginął, ale podobno w tamtych czasach był taki gatunek węża, który właśnie podpijał sobie to mleko krowie, bo je po prostu lubił.
No powiem ci, że zaintrygowałaś mnie, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o tą zmiennokształtość plona, czyli tego żmija całego, bo ja podobne właśnie historie usłyszałem tutaj w Polsce, gdzie były różnego rodzaju no, zwierzęta, raczej nie, no, demoniczne bardziej istoty, które właśnie zamieniały się w tego mokrego kurczaka, żeby wzbudzić jakąś żałość u ludzi, żeby oni je później przygarnęli. No dobra, no ale mamy tutaj dom, takie naprawdę bardzo bliskie miejsce każdemu, ale takie demoniczne istoty znajdowały się też gdzieś dalej, w lasach, łąkach, na mokradłach. Tak. No to powiedz teraz, jak to wyglądało na Łużycach właśnie z takimi miejscami, takimi przepełnionymi już magią, ja bym to powiedział. Jak to wygląda? Może jeszcze, zanim do tego przejdę, wspomnę jedną ciekawą istotę, dobrze? A potem szybciutko przejdę do tego, a mianowicie chciałabym jeszcze wspomnieć o istocie, która nazywa się Boże Sedleszko albo Boża Łość, tak? Boże Sedleszko, no po polsku łość, czyli żałość, tak? Żałość. Pokazuje się, jak wierzą tutaj akurat na Łużycach Górnych i to mnie z kolei bardzo zaintrygowało i spędziło mi naprawdę sens powiek przez wiele nocy, ponieważ to Boże Sedleszko pokazuje się w postaci pięknego dzieciątka, dziecka małego, w białych szatach. Te szaty są zawsze bardzo czyste, to jest takie malutkie dziecko w białej koszulce, tak? Nawet jest takie powiedzenie na Łużycach, jesteś jak Boże Sedleszko, to znaczy, że ktoś jest taki malutki, tak, nieodrośnięty. I o co chodzi z tym białym dzieciem? Chodzi o to, że ono samo w sobie, ono nie jest złe, ono nikomu też nic nie robi, tylko jak ono się gdzieś pokaże, to ono zwiastuje zawsze złą nowinę, zawsze zwiastuje albo ciężką chorobę, kogoś, albo czyjąś śmierć, tak? Dlatego nazywa się go Bożą Żałością, bo ono płacze, bo płacze z tego powodu, że stanie się coś złego, tak? Natomiast, jak mówię, ono samo w sobie absolutnie nie jest złe. Serbołżyczanie uważali go za dobrego ducha, ale takiego ducha, który zapowiada zbliżającą się trwogę, albo bliskie nieszczęście, tak? Ono się po prostu, dlaczego ono płacze? Bo się smuci z tego nieszczęścia ludzkiego i tym swoim płaczem okazuje tą żałość, że to nieszczęście gdzieś się stanie. Ale ważne jest, i to powtarzam jeszcze raz, ono samo nigdy nie jest przyczyną tego nieszczęścia, tylko jak gdyby jest takim jego zwiastunem, tak? Takim znakiem dla ludzi. Może ono występować właśnie w postaci dziecięcia. Niektórzy mówili, że w postaci także niewiasty, kobiety w takich białych szatach, ale są też przekazy ustne, że pojawiło się ono gdzieś jako biały gołąbek. I z białym gołąbkiem, akurat tutaj mam też taką historię, bo ten biały gołąbek jako symbol przychodzącego niedługo nieszczęścia, to ja znam również z legend z Żywiecczyzny, gdzie ja się wychowałam, gdzie mnie wychowali głównie moi dziadkowie, rocznik 30 i 38 i moja prababcia rocznik 1910. I oni bardzo znali bardzo dużo różnych podań, legend i byli w nie zakorzenieni. I my tam też właśnie mamy białego gołąbka jako symbol z kolei zbliżającej się śmierci, tak? Że jak na przykład się siedzi przy stole i na parapecie biały gołąbek puka w okno, to znaczy, że ktoś niedługo umrze. Tak, też coś takiego mamy. Dobrze, przejdę teraz do innych istot. Chciałabym tutaj taką troszeczkę ciekawą i śmieszną, jak dla mnie, anegdotę przytoczyć, która jednak sama w sobie śmieszna nie jest, a mianowicie Serbołżyczanie mieli też takie istoty, które nazywały się Mara, Mretwa albo Mur. I to jest istota, która pasowałaby nam teraz w czasach COVID-u, bo to były istoty, które pojawiały się w czasie wielkich epidemii, wielkich chorób, tak? Czyli my byśmy mieli nie Marę, tylko COVID-ka takiego właśnie. I jest ciekawy sposób, jak zapobiec tej epidemii i zarazie. I ten sposób opisuje jeden z historyków w swojej kronice miasta Żar, bo Żary polskie to są jeszcze Łużyce, tak? Kiedyś
To była tu jedna kraina, teraz Żary są po polskiej stronie. To jest opis z roku 1610, a mianowicie chłopi łużyccy koło miasta właśnie Żary, po serbsku Żarą, w celu zapobieżenia szerzącej się zarazie, oborali, czyli zaorali, całą wieś nago. Nago, podkreślam. Brusta wyorana dookoła wsi miała być tym czarodziejskim kołem, które broniło wstępu do wsi złym duchom, ale musiało to mieć miejsce. Oni musieli być po prostu nadzy. Ja próbowałam sobie to wyobrazić, takich chłopów, którzy tam z tymi koniami nago orają tą wieś, a inni ludzie się temu nie dziwią, ale moja wyobraźnia aż tak daleko nie sięga w tym przypadku. Natomiast nie wiem, czy teraz w czasie COVID-u, czy ta epidemia teraz się cofa, bo ktoś rzeczywiście zaorał nam tutaj takie kółeczko nago wokół nas, czy nie, ale no na pewno fajny sposób. Inne istoty... Mi się osobiście wydaje, że można by było zmusić do takiego działania ministrów zdrowia. Popieram. Byłoby dosyć ciekawie, wiesz, zacząć nago lasa, niech robią te bruzdy dookoła kraju i chronią swoich obywateli, no wtedy... prawda? W 1602 roku podobno pomogło w Żarach, no to proszę, opierajmy się na pozytywnych historiach z przyszłości, tak? Dlaczego nie? Inne takie istoty, no oczywiście na Łużycach Górnych i Dolnych były też czarownice, tak jak w Polsce. U nas w Żywcu mówiło się na czarownicę Hotyra, a po górnołużycku mówi się na czarownicę Hodojta. To takie troszeczkę ciekawa zbieżność Hodojta, Hotyra. Albo mówi się kuzłarnica. Kuzłarnica, czarownica, też to troszeczkę jest do siebie zbliżone. I czarownice oczywiście to mogły być takie stare, mądre baby. Przytoczę może tylko jedną taką opowieść, że wszędzie w zasadzie na Słowiańszczyźnie oskarżano te czarownice, sąsiadki zazwyczaj, o to, że kradną mleko krowom. To jest taka bardzo znana historia. Tutaj przy okazji nieskromnie polecę najnowszy numer Pisma Folkowego, numer 152 i 153, w którym właśnie w dziale z tradycji jest mojego autorstwa gawęda żywiecka pod tytułem Jak Pan Jezus chodził po świecie. I jest to nic innego jak opowieść mojego dziadka, który ma teraz 91 lat, właśnie na temat czarownicy, jego sąsiadki, która kradła ich krowie mleko. Podobne historie można tutaj z Łużyc przeczytać. Dla mnie ta historia jest wyjątkowo wartościowa, dlatego że ten mój dziadek ją zawsze często opowiadał. No dobra, powiedz mi, a czy są jakieś sposoby na to, żeby odgonić takie czarownice, żeby one nie przychodziły do was, nie kradły tego mleka? Jak to się robi? Zazwyczaj się mówi, żeby jakiś ostry przedmiot dać pod próg domu. Tak? Jakąś taką... nie wiem, kopaczkę albo jakiś hak, że one tego niby się boją i później nie przydą. Też się mówi o różnego rodzaju ziołach, a później już po chrystianizacji Łużyc oczywiście mówiło się o odprawianiu różnego rodzaju modłów, tak, takich katolickich, tudzież woda święcona też miała przeszkadzać czarownicom. No różne były te sposoby, różne. A jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, bo w dalszym ciągu mówimy o takich demonicznych istotach, które przychodzą jednak do tego domu, bo ta czarownica jednak musiała gdzieś tam być w pobliżu, żeby ukraść to mleko. A ja bym chciał usłyszeć o takich jak na przykład błędne ognie. No właśnie, do nich chciałam nawiązać. One się nazywają błudne. To ja nie przeszkadzam. Błudne świeczki, a po dolnołużycku błudniki. I błudniki występują też oczywiście w Polsce, jako ogniki są głównie znane. I tak samo jak na Łużycach mówi się, że to są błędne dusze, które nie mają spoczynku, które tego spoczynku szukają, które szukają zbawienia, że są to dusze zmarłych. Natomiast tutaj na Łużycach te błudniki mają jeszcze jedną cechę, a mianowicie te błudniki bardzo często pomagały ludziom, którzy zgubili drogę, bo Łużyce są dolne, przede wszystkim są znane jako taka kraina bagien, tak? Tu było dużo bagien, dużo wody, można, jak człowiek wracał wieczorem z pracy, wiadomo, że nie było jeszcze dobrych dróg, tudzież wracał taki pan wieczorem z karczmy, już leciutko wcięty, to nie zawsze znajdował tą drogę do domu. I wtedy czasem na jego drodze mógł pojawić się taki błudnik.
I ten błudnik, takie światełko, on zaprowadził później tego miłego pana do domu, ale uwaga, nigdy za darmo. Zawsze najpierw musiano obiecać temu budnikowi no jeden grosz, tak? To była taka wtedy powiedzmy waluta, czy tam no tak może powiedzmy jeden grosik. Ale uwaga, jeżeli ten budnik doprowadził tego pana do domu i ten pan nie spełnił obietnicy i nie zapłacił temu budnikowi, to ten budnik mógł się później zemścić i wprowadzić takiego człowieka specjalnie w bagno. No wiadomo, o czym się to kończyło. Kończyło się to śmiercią. Tak? Więc mamy te budniki, mamy też takie istoty jak wodny mórz albo nykus, to jest odpowiednik polskiego utopca. Mówi się, że te wodniki, że ten wodnik to była taka istota, która mieszkała tak naprawdę w każdym bagnie, w każdym rzece, w każdym jeziorku. Każdy ten zbiornik wodny miał swojego nykusa i ten nykus to jest dla mnie na przykład bardzo ciekawe i nowe, bo w Polsce nie słyszałam, żeby te utopce były w stałych związkach, o tak. Natomiast na Łużycach ten nykus ma zawsze żonę i dzieci. Także on jest zawsze już zajęty, tak, zaobrączkowany i jego żonka i dzieci na niego w wodnej kryjówce czekają i go obserwują. No ja go znam jako istotę taką bardziej uwodzicielską z naszych legend żywieckich, która te panny uwodzi, żeby je później wciągnąć do wody. No a tu niestety, żona, dzieci czekają w domu, to nykusik nie może sobie za bardzo na tym lądzie poużywać, tak? Bo wiadomo, trzeba uważać. Te córki nykusa też są znane, mi się one tak troszeczkę kojarzą z takimi legendami o syrenach, bo to też podobno miały być takie istoty na wpół człowiek, na wpół ryba, tylko że na Łużycach mówiło się, że to są takie małe rybki, takie bardziej też wielkości powiedzmy takiego dziecka trzyletniego, tak? A nie takie dorosłe, jakieś piersiaste kobiety, jak się je przedstawia w bajkach Disneya i nie tylko. I one miały wabić też podobno ludzi do wody, żeby się utopiły, także nie miały te istoty jakiegoś takiego bardzo dobrego charakteru, przynajmniej w większości, tak? Kogo my tutaj jeszcze mamy z takich ciekawych istot? Mamy także przespołudnicę, czyli południcę, zwaną także serpownicą, od tego sierpa, który nosi w dłoni. To jest bardzo znana istota tutaj na Łużycach Górnych i Dolnych. I też bardzo znana istota w wielu polskich legendach na terenie całej Polski i nie tylko. Ona pilnowała takiej godziny, bym powiedziała, przerwy. Między 12 a 13. Ludzie zazwyczaj całymi dniami pracowali na polu, ale w południe to była taka święta godzina, kiedy oni musieli przestać pracować, a jeśli nie przestali pracować i nie zrobili tej godzinnej przerwy, to miała przychodzić właśnie ta południca i miała tych ludzi karać. I istnieje wiele takich przekazów ustnych, które mówią o tym, że jakaś dziewczyna pracowała za długo, zagapiła się i nie zrobiła tej przerwy o 12. I wtedy przyszła do niej południca. I żeby się uratować przed śmiercią, był pewien sposób. A mianowicie należało przez całą tą godzinę, od 12 do 1, opowiadać południcy historię na jeden szczególny temat. A mianowicie na temat lnu. Jak się sadzi len, jak ten len potem rośnie, jak się ten len zbiera. I co z tym lnem się później robi? Dlaczego len? Dlatego, że tutaj to jest region rolniczy i wcześniej, i teraz też zresztą, rośnie tutaj bardzo dużo lnu i takim produktem regionalnym, tak chronionym produktem regionalnym jest olej lniany. Ten olej lniany, on nie służy tak jak w Polsce czy gdzie indziej tylko do, nie wiem, impregnacji drewna, czy tam smarowania ran, bo na rany też jest i oparzenia jest dobry olej lniany. Tutaj wiele potraw się przygotowuje z tym olejem lnianym. To ma swoje korzenie oczywiście w przeszłości, tak? Wiadomo, że tutaj się ludziom nie przelewało, więc jedli to, co mieli i z tego, co mieli, korzystali, tak? Z kolei ta serpownica, którą czasem się łączy z południcą, a czasem z kolei się jej nie łączy. Mówi się, że to jest kobieta, która chodzi bez głowy i ma w ręku sierp i z kolei ucina głowę dzieciom, które wchodzą do zboża, depczą zboże po to, żeby sobie zerwać chabry albo maki albo inne kwiatuszki. Także to już jest taka naprawdę na wskroś zła istota. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy też oczywiście na Łużycach diabła.
Tylko co ciekawe, we wszystkich tych podaniach serbo-użyckich ten diabeł to nie jest istota straszna, tylko to jest istota po prostu głupia. Tak głupia, że praktycznie każdy człowiek w każdej tej opowieści jest w stanie tego diabła przechytrzyć. I ten diabeł no, jest tak durny, że nie jest w stanie w żadnym z tych podań wygrać z człowiekiem i no, zawsze przegrywa, zawsze się dla niego to źle kończy. Są też na Łużycach, to są rozbudowane bardzo podania na temat olbrzymów. Mówi się też, że olbrzymi stworzyli Łużyce, ponieważ to oni te wszystkie kanały wodne stworzyli, orając wielkimi pługami, a potem te kanały napełniły się wodą. Mówi się też czasem o diable, jeszcze tutaj dodam, że Bóg stworzył Łużyce, to jest takie powiedzenie, a diabeł położył pod Łużycę węgiel. Tutaj na Łużycach jest bardzo dużo węgla brunatnego i przez to między innymi zostały zniszczone serbo-łużyckie wioski. To jest też całkowicie osobny temat, ponad 136 wiosek. I jeszcze dodam tylko, żeby się w ten temat nie zagłębiać, bo to jest też trochę taki emocjonalny dla mnie temat. To nie jest tak, że te wioski zostały zniszczone, nie wiem, w XIX wieku albo, broń Boże, przez komunistów, tylko ten węgiel brunatny niszczy tą wioskę nawet dzisiaj. Jest wioska łużycka, która będzie teraz, w XXI wieku, zniszczona. Tak, jej część, bo już jedna część została zniszczona, jej resztki, Miłoraz, zostaną zniszczone, bo kopalnia chce się dalej rozwijać. I jest część ludzi, która się z tej wioski nie chce wynieść, nie chciała sprzedać tych domów, nie chciała stamtąd pójść, ale została do tego zmuszona siłą w dzisiejszych czasach, podkreślam, w Niemczech. Nie w Ugandzie, tak? Nie na Białorusi, nie w Rosji, bo często się mówi, że w tych krajach ludzie nie mają żadnych praw. Nie, tak się stało właśnie w Niemczech, w kraju podobno demokratycznym. Ta wioska zniknie z powierzchni ziemi. Ciekawą taką istotą też, która mnie bardzo intryguje, jest tak zwany przemienek. Tego przemienka też znamy z Polski, z różnych legend, między innymi legend karpackich. Tam wydaje mi się, że tam jest najwięcej na jego temat, bo teraz ten temat trochę mocniej badam z takiego prywatnej przyczyny. Mam takie zainteresowanie tym przemienkiem. To po polsku jest taki podmieniec też. To jest mianowicie dziecko, które zostało przemienione przez jakąś istotę. Przemienione bądź zamienione. Mówi się raz tak, raz tak. Na przykład, jeżeli matka kiedyś pracowała, musiała iść pracować na polu, no to wiadomo, że nie dawała tego dziecka do przedszkola i żłobka, bo tego żłobka i przedszkola nie było. Czyli musiała to dziecko zabrać ze sobą. No i zazwyczaj, no co, żeby to dziecko nie przeszkadzało w pracy, wieszało się tam mu jakąś taką szmatę i to, ta szmata służyła za kołyskę. I mówi się, że często właśnie południca albo diablica brały to ludzkie dziecko z kołyski i kładły do kołyski swoje dziecko, czyli tego przemienka, tak? I wtedy to dziecko czarownicy, diablicy, południcy czy innej złej istoty strasznie płakało. I jeżeli ta matka usłyszała oczywiście płacz dziecka, no to biegła do tej kołyski, żeby to dziecko uspokoić. I jeżeli wzięła to podmienione dziecko na ręce, to już na zawsze niestety musiała się z nim użerać, tak to powiem. Ale jeżeli nie wzięła tego podmienka na ręce i pozwoliła mu płakać, to miała szansę na odzyskanie swojego dziecka. I muszę tu powiedzieć ciekawą rzecz. Ja przeczytałam naprawdę bardzo dużo serbo-łużyckich opowieści na temat tego przemienka i nigdzie nie znalazłam, dlaczego ta czarownica czy diablica na końcu oddaje to ludzkie dziecko. Czemu ona je oddaje? Się cały czas zastanawiałam, też sama jako matka, czemu ona je oddaje? Ciekawostkę, bo na Słowiańszczyźnie, tutaj takiej polskiej bardziej bym powiedział, jest taki demon, który się nazywa Mamuna. I Mamuna robi właśnie dokładnie to samo. Ona zabiera ludzkie dzieci, podmienia swoje własne, podrzucając do kołyski. Tylko że tutaj dosyć taka brutalna rzecz się dzieje, ponieważ żeby pozbyć się tego dziecka podrzuconego przez mamunę i zamienić go na powrotem, nie tylko, to trzeba je rzucić na kupę gnoju i tam pokładać to dziecko kijem, żeby ono płakało. No i co, no z racji tego, że to jest w dalszym ciągu, ta mamuna jest matką tego dziecka, tego podmieńca, to
to jakaś tam żałość się niesamowicie w sercu uruchamia i ona wraca po to dziecko, oddając to dziecko właśnie. Ludzkie. I tak to właśnie wygląda, że matka to zawsze matka, prawda? Tak, ja tą odpowiedź, którą ty tutaj dajesz, znalazłam dopiero w podobnej legendzie litewskiej. Ja naprawdę nie wpadłam na to, dlaczego ona wraca po to dziecko, dlatego że nie sądziłam, że ta zła istota może mieć takie matczyne odczucia. Ja to po prostu na początku już wykluczyłam, dlatego na to najprostsze, zupełnie najprostsze rozwiązanie nie wpadłam. Mówię, dopiero znalazłam to rozwiązanie w litewskiej podobnej legendzie na ten temat i byłam zdziwiona. Byłam zdziwiona i zaskoczona bardzo, tak. Ja powiem ci, że jeszcze jedną ciekawą rzecz opowiem, bo wspominałaś o tym oleju lnianym. Ja jestem wielkim fanem różnego rodzaju kucharzenia i jestem szefem swojej własnej kuchni w domu. Wow. Jeden z najsławniejszych w ogóle sposobów na przyrządzenie śledzia w Polsce, całej Polsce, to jest właśnie śledź w oleju lnianym. Mhm. Nigdy nie jadłam. Nigdy. I proponuję ci takie coś sobie zrobić, bo naprawdę przepis jest mega prosty, bo to zwykłe mariasy się odmacza później do oleju, tak jak normalnie śledzie w oleju się robi, tylko że używamy tego oleju lnianego i wychodzi coś niesamowicie fantastycznego, co moją propozycją jest dla naszych słuchaczy oraz dla ciebie też. Ale powiedz mi, tak na sam koniec naszej rozmowy, są jeszcze takie istoty bardzo legendarne, ale nie w sposób taki, że usłyszało się tylko i wyłącznie o nich raz, ale są wręcz nieosiągalne dla jakiegoś człowieka, nie wiem, na szczycie góry gdzieś mieszkają, albo w najgłębszej jamie, bądź na przykład na dnie studni, gdzie człowiek ich przez całe życie nigdy nie obejrzy, nie zobaczy, bo nie usłyszy o nich. Czy na Łużycach są takie aż tak bardzo legendarne istoty? Myślę, że to jedynie tylko olbrzymi, bo oni mieszkają gdzieś właśnie, oni te góry tutaj, te pagórki, no bo tu gór nie ma, te pagórki uformowali i tam oni mieszkają i jak się im przeszkadza, to mogą się obudzić, tak? Natomiast na pewno były jeszcze różne takie pomniejsze istoty, o których no, nie wspomina się aż tak często, bo ten świat legend, prawda, tego człowieka, który nie potrafił sobie wytłumaczyć inaczej świata, jest bardzo rozbudowany przez to, bo musiał, skąd się to musiało wziąć, a jeżeli on lepiej nie wiedział, bo jeszcze nie było nauki, tak, nie było też internetów, ani telefonów i komórek, internetów w komórce i WhatsAppów, no to ten człowiek inaczej tłumaczył sobie ten świat i stąd wytworzył sobie tak wiele różnych istot. Są na przykład istoty legendarne graby, które są znane tylko i wyłącznie w jednym regionie Łużyc, koło Murzakowa, Bad Muskał. To jest po drugiej stronie granicy, jest polska Łęknica. I tam były graby. Ale graby, to jest też taka trochę dziwna istota, która podobno miała być do połowy człowiekiem, mężczyzną, tylko mężczyzną, podkreślam, tylko mężczyzną, a od pasa w dół miała mieć nogi końskie. Graby są podobne do tych faunów, tak? Do faunów po prostu nam znanych z Dionizji głównie, ale te graby łużyckie nie piły wina, nie służyły jakiemuś tam innemu bogu, nie chodziły w jego procesjach, tylko one, co one lubiły? One lubiły podglądać młode dziewczyny w czasie przędzenia, tak? Wiadomo, że kiedyś no, wszyscy musieli prząść, żeby sobie tą nić na ubrania przygotować, tak? Nie można było iść do sklepu, ale też często z tego się żyło. I te dziewczyny zazwyczaj były młode, piękne i one do późnych godzin wieczornych zbierały się w jakiejś izbie, w jakimś takim domu i przędły. I te graby podobno lubiły sobie tak zaglądać przez okno i podobno byli to bardzo przystojni chłopcy. I potrafili tak te dziewczyny zaczarować, że szły z nimi na tańce i dopiero po jakimś czasie te dziewczyny widziały, że oni mają kopyta, a nie zwykłe nogi. Mówi się też, że te graby to były takie istoty bardzo brutalne, że to kiedyś byli rzeczywiście zwykli młodzi chłopcy, którzy przemienili się w te graby, ponieważ żarli końskie mięso. Tak też się mówi. To jest oczywiście takie troszeczkę, no, jak dla mnie naciągane wyjaśnienie, ale taki przekaz również się pojawia. Jest też taka istota, takie istoty, które nazywają się wurlawy. To są dzikie kobiety.
I te dzikie kobiety z kolei, tak jak ta południca przestrzega, żeby zrobić tą przerwę między 12 i 1, tak te wurlawy przestrzegają, żeby nie prząść przędzy po godzinie 22. Czyli jakaś dziewczyna się zagapiła i dalej przędzie po 22, to one przychodzą i wrzucają jej do tego domu tyle przędzy, że ona nie jest w stanie tego w godzinę uprząść i wtedy no, musi umrzeć. Mówi się też, że te wurlawy, one po 22 się właśnie pojawiały we wsiach i dziko orały pola, ale po co do tego nie doszłam, nie wiem jaki to miało sens i cel, że one orały dziko te pola i krzyczały przy tym bardzo, nie mam pojęcia, czy to ma jakiś związek z ciszą nocną o 22, czy od czego to się wzięło. Ale też jest dużo przekazów, które mówią, że te kobiety przędzące przędzę umiały sobie poradzić z tymi wurlawami, umiały je oszukać i tak jakoś na tą przędzę, na ten kołowrotek nawinąć, że one myślały, że ona już jest skończona i wtedy musiały zostawić te dziewczęta w spokoju, tak? Jest oczywiście też u Serbołużyczan bardzo, bardzo dużo przesądów, które są związane z dziećmi, tak? I z urodzeniem dziecka, tego jaka na przykład godzina jest dobra na urodzenie dziecka. Co jest dla mnie na przykład bardzo śmieszne, jest taki jeden przesąd, że dziecko niedzielne, dziecko, czyli takie, które urodziło się w niedzielne, ono jest specjalne, ono się różni od innych dzieci, od innych śmiertelników. One więcej potrafią, więcej widzą. I na przykład jak ktoś zwichnął sobie nogę, to co ma zrobić? Ma iść do dziecka niedzielnego i to dziecko niedzielne ma mu nadepnąć jeszcze na tą zwichniętą nogę i wtedy ta noga się uleczy. Tego typu również są znane podania. Oczywiście także choroby różnego rodzaju uważano za różnego rodzaju demony, tak? No bo nie wiedziano lepiej. No i naprawdę to bogactwo tych istot jest duże. Jest też tak zwany nocny łowiec, czyli jeździec bez głowy, znany wszystkim z filmu hollywoodzkiego, którego bardzo nie lubię, tak? No, są też zabobony, że na przykład rzeczy po zmarłym pomagają na choroby, na przykład jak cię boli ząb, to trzeba wziąć klucz od domu kogoś zmarłego i przyłożyć do tego zęba, też podobno pomaga, nie wiem. Nie zamierzam wypróbowywać tych sposobów. No jest tego mnóstwo, jest tego mnóstwo. Jest tego mnóstwo. Jak cała Słowiańszczyzna długa i szeroka, tak naprawdę tych legend, tych istot magicznych, niesamowitych i fantastycznych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A sama już regionalizacja Słowiańszczyzny, a tutaj nawet Łużyce są górne, dolne, to też jest dosyć sporo. Region Slepo jeszcze. Slepo? Tak. No tak, to jeszcze trzeci będzie. To jeszcze też polskie Łużyce teraz, jeszcze Murzaków, tak? No tak, to właśnie wygląda. Tych legend się mnoży i no, nie wiem, może następnym razem byśmy sobie porozmawiali już nie tylko i wyłącznie o istotach magicznych, ale o magicznych rzeczach. Co ty na to? No możemy, no coś mogę znaleźć, ale jak mówię, tu zazwyczaj to się łączy z tym właśnie tymi dziećmi, tudzież przedmiotami po zmarłych. To nie wyprzedzajmy tematu, będziemy zbierać na pewno coś ciekawego. No a ja Ci dziękuję naprawdę za kolejną wspaniałą rozmowę i mam nadzieję, że ludzie, którzy nas słuchają, będą mieli możliwość poszerzyć swoje informacje na temat Słowiańszczyzny o Łużyce, prawda? Tak, a jak gdzieś zobaczysz osoby, które nago orzą pole, orają pole, to będziemy wiedzieć już teraz dlaczego, tak? I możemy im tylko serdecznie podziękować. Tak, miejmy nadzieję, że to będzie pan minister zdrowia, do którego może w jutrzejszym dniu wyślę maila. No u nas incydencja już 18, mój drogi, w regionach i podobno od wczoraj zachorował tylko 1100 osób w całych Niemczech. No i to już tylko i wyłącznie sztuki. No, to tylko się cieszyć. Dokładnie. Dobrze. Ja Ci dziękuję bardzo. Moim gościem była Justyna Michniuk z prosto z Łużyc, z Brandenburgii, a ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Dziękuję Państwu bardzo.